Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii z ostatniego DLC. Znaczy, no, z ostatniego DLC w momencie nagrywania, oczywiście, gdzie mamy Trota Nieczystego i Siostry Zmierzchu. Także, kochani, przyszedł czas na szczuroludzi, na Skaveny. No i zastanawiam się właśnie, czy nie grać na Imperiach Śmiertelnych, ponieważ będziemy zaczynać w innym miejscu w ogóle i dlatego tak sobie pomyślałem, bo gdybyśmy grali na Oku Wiru, to byśmy zaczynali tam nad Nagarondem, a kwestia jest tego, że już, kurczę, graliśmy tam, przepraszam bardzo, a kwestia jest tego, żeby faktycznie zagrać może gdzie indziej i jeżeli będziemy grać w Imperia, na Imperiach Śmiertelnych, to będziemy zaczynać koło Wulfriga, dobrze pamiętam? Jak ty się tam nazywałeś, mój miły? Tak, Wulfrika Wędrowca. Także kochani, Skaveny, czyli Trot Nieczysty, klan Molder, bardzo fajna sprawa. Odpowiedni klimat mroźny, posiada dostęp do mutatorium klanu Molder. Kawałek sobie przeczytałem o tym, także wiem, o co chodzi. Pominę samouczek, ponieważ tam jest bardzo dużo tekstu i po prostu będziecie wiedzieć raczej szybciej, jak ja to powiem. Punkty zdrowia plus 10% wszystkich postaci. Ciekawostka. Odporność na wyczerpanie w górach i koszt budowy minus 50 dla budynków stada hodowlanego, jam mistrzów stada, komór sztucznego karmienia i laboratorium. Natomiast efekt samego lorda to jest utrzymanie minus 20 dla szczurowilków, szczurogrów, zmutowanych szczurogrów, przeraźliwych pomiotów i pomiotów piekielnej otchłani. Bierna umiejętność regeneracja to jest tylko dla lorda, z tego co rozumiem, i pancerz plus 10 dla szczurowilków i tych właśnie, co wcześniej widzieliśmy. Także kochani, zaczynamy sobie tutaj. Tu jest ogólnie, jak widać, Albion, także tam. No i tutaj są żywność, potrzebujemy pod Imperium Skaveńskie, można robić i skaveńskie speczenie jest nam potrzebne. Kampania, wiecie co, na razie może na wysokim zagrajmy. I fajnie, że jest Inwazja Chaosu, to jako, kurczę, ten, nie? Wbudowane, a nie trzeba mieć, że tak powiem, ustawienia. Tu, jest ok. Nie trzeba moda do tego robić. Dobra, trocie, z trzecią ręką rozpocznijmy kampanię, żeby już nie przedłużać. Ze wszystkich mistrzów mutatorów, którzy zszywają i mutują potworne stworzenia w bluźnierczych laboratoriach piekielnej otchłani, wielkiej twierdzy klanu Molder, żaden nie dorównuje nikczemnością, geniuszem diabolicznemu Trotowi. Choć ten Skaven cierpi na znacznie cięższą odmianę czarnego głodu niż pozostali władcy otchłani i co za tym idzie, z powodzeniem zdobywa nowe stwory do swych chorych eksperymentów, Trot Nieczysty nie cofnie się przed niczym, byle tylko mógł położyć swe szpony na upatrzonych okazach doświadczalnych. No oczywiście tutaj nie jest Trot Nieczysty, to jest no, ten czarnoksiężnik, nie pamiętam, jak oni się tam nazywają, niestety, ale jak najbardziej. No i za chwilkę zobaczymy sobie ten sam filmik wprowadzający, który był do Sióstr Bitew, ale jeżeli ktoś tej kampanii nie oglądał, no to pozwolę oczywiście teraz obejrzeć go. Bądź pozdrowiony, mistrzu mutatorze, władco piekielnej otchłani. Albo i nie. Nie wiem, czemu, kurczę, nie mam tego. Aha, bo to jest Imperium Śmiertelnych, nie ma tego filmiku. Czekają na twe rozkazy. Ziemie leżące za murami dziewięciu kręgów obfitują w nowe obiekty doświadczalne, na których mógłbyś wypróbować swe metody. Choć krasnoludy ze względu na stosunkowo nieskomplikowaną budowę ciała nie są najlepszymi kandydatami do modyfikacji w mutatorium, ich trupy posłużą za biomasę niezbędną do bardziej zaawansowanych eksperymentów. Miasta głupoludów w Kislewu to łakomy kąsek. Zachowaj jednak ostrożność. Na swych rozległych ziemiach mają pod dostatkiem rekrutów i w razie zagrożenia mogą wystawić pokaźne armie. Wykorzystaj zbiornik inkubacyjny, by wzmocnić podległe ci potworne oddziały, zanim przypuścisz atak. Jesteś prawdziwym ekspertem w tworzeniu potworów, mutowaniu i selekcji nadnaturalnej, o nieczysty. Wykorzystaj swój diaboliczny kunszt, by splugawić nieskalane krainy powierzchniaków, a ich samych wykorzystać jako materiał do natchnionych eksperymentów. Okej. Właśnie, mamy mutatorium, słuchajcie. Korzystając z mutatorium, klan Molder hoduje, mutuje, zszywa, modyfikuje usługi i potwory, aby zwiększać ich skuteczność na polu bitwy. Jednostki można wzmacniać dzięki mutagenom wydobywanym z watach mutantów zrodzonych w laboratorium.
w laboratoryjnym zbiorniku inkubacyjnym. Do tworzenia nowych jednostek w zbiorniku klan Mulder potrzebuje esencji wzrostu pozyskiwanej podczas walk lub z jednostek, które stały się niestabilne w efekcie wzmocnienia. Mamy pod Imperium, żywność wiemy, spaczenie Skavenów wiemy, tutaj dowiemy się więcej o Skavenach. Dobra. Kochani, natomiast... no właśnie, niestety, kurczę, to nie jest ta kampania, która jest w Imperiach, nie w Imperiach Śmiertelnych, tylko w Oku Wiru, bo tam trzeba faktycznie być po drugiej stronie, słuchajcie, tej barykady, którą mieliśmy właśnie tutaj leśnymi elfami. Także tu jest wielkie, o kurde, blaszka. Może zawiścić, są strzaskane ziemie i byśmy tutaj byli. No właśnie, kwestia jest tego, że nie wiem teraz, czy faktycznie grać tu. Północny Oblast. No właśnie, dobrze, że Skaveny są, nie? Znaczy nie Skaveny, tylko Kislev i że Kislev będzie. Także no właśnie, kurczę, nie wiem, bo tam faktycznie, słuchajcie, tutaj jest ta standardowa taka rozgrywka, żeby po prostu przejmować wszystko. Natomiast w Oku Wiru, bo też sobie włączyłem początek kampanii i chodzi o to właśnie, że mamy 50 tur na to, żeby zjeść Ariel, która zaspokoi głód wreszcie Trota. Natomiast, żeby to zrobić, no właśnie mamy 50 tur, natomiast oni są bardzo tam wytrzymali. I można specjalne przyjmować osady, chyba 5 tych osad jest, które mają, posiadają kamienie specjalne w sobie i trzeba je zniszczyć po prostu i wtedy osłabimy. I jak zniszczymy chyba 3 kamienie, wtedy ten licznik 50 tur zostaje zatrzymany, no i można grać normalnie. Więc, no właśnie, wydaje mi się, że jednak chyba lepiej byłoby zagrać faktycznie Oku Wiru, bo jest tam jakiś taki czasowy... no nacisk, prawda? Także no, wiecie co, ja sobie wczytam po prostu to, bo faktycznie tego nie sprawdzałem. Myślałem, że będzie to samo, ale to jest po prostu, idziemy, napierdzielamy i widzieliśmy to za każdym razem. Natomiast tamta kampania będzie, wydaje mi się, troszeczkę lepsza, ale zostawię oczywiście to, ten wstęp, żebyście widzieli, jak wygląda właśnie początek Trotem Nieczystym na kampanii Imperia Śmiertelnych. Także momencik i widzimy się z tymi samymi ustawieniami właśnie w Oku Wiru. Nawet dzielni obrońcy Królestwa Leśnych Elfów nie uchronią go przed zakłóceniami Wielkiego Wiru. W lasach Nagarod pojawiła się rosnąca wyrwa między światami, prowadząca do śniącej gęstwiny, królestwa krwiożerczych demonów. Las zesłał królowej Ariel złowróżbną wizję. Ujrzała w niej pradawne drzewa strzaskane i osmalone ogniem, a wśród nich niezliczone ciała pomordowanych leśnych elfów. Jeżeli chaos wydrze się ze swego wymiaru, to spaczy korzenie świata, które poniosą demony do serca Atelloren. Tylko Ariel może zamknąć ten śmiertelnie groźny portal. Wysłała więc swe zaufane służki, by oczyściły las do czasu jej przybycia. Nie wie jednak, że każdy ich ruch obserwuje pewien mściwy wróg. Wyzwanniczkami królowej są siostry Zmierzchu, Neistra i Arana. Iście zabójczy duet. Nie spoczną, póki nie wypełnią swego niebezpiecznego zadania. Pochłonięta rytuałem królowa magów po raz pierwszy od tysiącleci będzie bezbronna. Jednak jej ukryty wróg nie odważy się zaatakować otwarcie. Zastraszony skaweński jeniec ściągnie na trop Ariel swego diabolicznego pana. Tak oto Trot, mistrz mutator klanu Mulder, dowiedział się o upragnionym leku na trawiącą go chorobę. Ciało elfiej półbogini z pewnością raz na zawsze nasyci jego potworny głód. Nieustraszony obrończynie królowej czeka starcie z szalonym do szpiku kości potworem. Nieubłaganie nadciąga krwawa wojna, a los lasu pozostaje niepewny. No właśnie. Nagarod to zupełnie nowe pole, w sensie jako cała ta prowincja, nie? Szalonych eksperymentów, Trota Nieczystego, bestie bojowe mrocznych elfów, zmutowane potwory, ludów północy, niszczycielskie hordy zwierz ludzi. Miejscowa fauna kryje w sobie olbrzymi potencjał dla ambitnego władcy piekielnej otchłani. No właśnie, no niestety. Good, good.
lots of specimens here in nasty elf thing land realm. And tasty forest queen here too now. God queen in Witchwood place for big spell. She not know strange tree thing spite health rot plan scheme. She not know throt here waits. Me not eat kill tasty queen thing yet. She too strong. Must break smash magic stone things first. Queen thing, weak frail if no more stone things, yes? But queen thing not fool. Many elf things protect stone things. Not a problem. Me make big strong creature beasts to smash crush puny elf things. Cold place full of other elf things too. Angry dark elf things. Ha! Just mean more food flesh for throt. Then big meal, queen meal, and me be free at last. No dobra. No i właśnie, szczegóły rozrywki są inaczej, jak widać jest ten dodatkowy tu. Kurde. Oczywiście kliknąłem gdzie indziej niż tam, co powinienem. A jest, dobra. Polowanie na Ariel. W kampanii oko wiru Trot pragnie znaleźć i pożreć Ariel, królową leśnych elfów. Aby to zrobić, musi zakłócić jej rytuał i ją wywabić. Można tego dokonać, przejmując określone osady. Każda przejęta osada opóźnia rytuał Ariel i sprawia, że ostatnia bitwa staje się łatwiejsza. Mutatorium to widzieliśmy. Pod Imperium Skiewy widzieliśmy. Żywności widzieliśmy. Spaczeń Skiewy tu widzieliśmy. Spoko. Misja. No właśnie, dopilnuj, by zbudowano określoną liczbę spośród następujących budynków. To spoko. Przynajmniej jedną. Zdobądź grunt. Natomiast tu, kochani, mamy tak. Wielką arenę trzeba przejąć. Także tu jest ten. Zniszcz lub podbij osadę. No właśnie, ten będzie zniszczony. Spoko. Tu mamy w Clarka Rond. Trzeba będzie przejąć. Też zniszczyć, tak? Zniszcz lub podbij osadę. Spoko. Iglica Clarka. No to widzieliśmy tu. Tu mamy świątynię Kane'a, tylko że to jest ta bliska świątynia Kane'a. Mam nadzieję, że tam, kurczę, damy radę. Kowadło Wola oraz księżycowy odłamek. Gdzieś tu na dole. No właśnie. I mamy 50 tur. I z tego, co rozumiem, tak, wysiedleniec, będzie łatwiejsza. Ale gdzieś to było napisane właśnie, kurczę, że jak zmienimy sobie, znaczy podbijemy chyba 3 albo ileś właśnie, czy wszystkie, w 50 tur trochę, kurde, może być to słabe. No dobra, w każdym razie, jakie mamy szczegóły tych Skavenów, właściwie Trota, polećmy zatem na górę. Jesteśmy tu zaczynamy, mamy Atorak. No i właśnie, mamy, słuchajcie, zbiornik inkubacyjny. Jak wypełnimy się dotąd, to będziemy mieć gromadę szczurowilków. I uzyskaj partię jednostek gwarantowanych szczurwilkami, produkt uboczny mutagenu 100. No i właśnie, mamy ten mutagen, który jest tutaj i w zależności od ilości tego mutagenu, no to możemy sobie tutaj w mutatorium albo modyfikować jednostki właśnie przy pomocy za pomocą tego mutagenu dodawać różne cechy, ale niestety też jest zatem no musimy zapłacić niestety to, że mamy tak zwaną niestabilność. Widzicie? Bierną umiejętność niestabilność. I ona tutaj daje w procentach, ile procent ma dana jednostka w bitwie, że się rozpadnie po prostu, no bo tak działa mutagen, że jest niestabilny i się po prostu, wiecie, w masę zmienią, nie? Więc no niestety. No i mamy trzy rodzaje tego. Zielone to są takie najłatwiejsze, ale najmniej mają skutków ubocznych albo w ogóle nie mają. Tu jest atak w zwarciu, niestety, dyscyplina 5 i to też daje, niestety, jak widzicie, skutki uboczne, losowe, tu jest bierna umiejętność regeneracja i tak dalej, no i właśnie to daje największe, niestety, skutki uboczne, bo to jest wzmocnienia piechoty, prawda, mamy podświetlone, komu możemy to zaaplikować, wzmocnienia potworów, to jest, działa na tym samym, tylko że na potwory, po prostu, no i mamy, możemy ulepszać też laboratorium.
doświadczenie jednostki plus 3 dla wszystkich jednostek ze zbiornika inkubacyjnego, także możemy sobie to ulepszyć. Odzysk mutagenów, ulepszenie zostanie w drugiej turze, tylko 5000 musimy mieć. No i właśnie ten odzysk mutagenów byłby dobry. Każdy mutant Molder sprzedany w łapska pozostałych klanów, w końcu tak wraca do swych twórców. Umowa przewiduje, że prawo pierwokupu truchła padłej bestii, co? Dzięki temu Trot ma pewność, że żadna ilość cennego materiału genetycznego się nie zepsuje. No właśnie. Także na tym to polega. I tutaj w zależności chyba od zbiornika inkubacyjnego, no to potem szczurogry możemy mieć właśnie gromadę przeraźliwych pomiotów. Zmutowanych szczurogrów, to jest dobra sprawa. No i gromada pomiotów od piekielnej otchłani o masakra. No to ładnie. I muszę powiedzieć, że dużo lepiej to wygląda i sensowniej niż właśnie kampania właśnie z Ariel na czele. Dobra, mamy Konricza Zrywa, który jest mistrzem stada i to jest chyba, z tego co rozumiem, nowy bohater. Skurczybyk, co ty tam masz? Przeszukaj, stymuluj rozwój, uszkodzenie budynku, rana, powstrzymaj uzupełnianie specjalista. Natomiast tu jest kij marchewka. Utrzymanie minus 10 dla jednostek szurowilków i innych i doświadczenie. Wielki mutator. Dyscyplina i tempo uzupełniania strat. Rana zwiększona 10% na zranienie celu, spoko. Minus 10 do procent do kosztu. O, i tu jest odblokowanie działania bohatera, uzupełni oddziały. No, spoko. No właśnie, jak widać, to jest typowo pod tę kampanię zrobiony. Ale dobrze, bardzo się cieszę. Fala śmierci przyzywa jednostkę szczurowilków. Dobra sprawa, będzie tutaj szczurowilków z truciznami. I kurde, muszę powiedzieć, że spoko. To jest porażająca obroża. Odporność na psychologię, oportunista, szarża w zwarciu, gruboskórny, zawziętość, punkty zdrowia. No taki... No spoko w miarę, no. Dobra, także kochani, już z tego miejsca od razu mówię, że śmiało możecie nazywać, znaczy dawać propozycje nazw lordów i bohaterów, bo myślę, że będziemy mieć sporo tej armii. No i właśnie tak to wygląda, nie? Że jest taka różnica pomiędzy kampanią Okowiru a Imperia Śmiertelnych. Mamy już stado hodowlane. Spaczenie skiewienów plus 1, werbunek szczurowilki z truciznami nie tylko. No właśnie, kurde. Niestety tutaj mamy grunt. Tu jest osada, znaczy tam, stolica, więc to są te. Ashrak jest przejęty przez tych. Wielka arena. Co to jest w ogóle? Mściciele Alisary. Mniejsza neutralna osada. To wy jesteście w ogóle. Wydaje mi się, że to są jakieś elfy, nie? Także Ashrak trzeba będzie przejąć i grunt. No i potem właśnie tutaj. I będziemy mieć pierwszą naszą dużą prowincje. No i tutaj całe szczęście działają te wszystkie dekrety. Dobra, zatem wydaje mi się, że mury nie, może mury później. Na pewno spaczyńskie wenów oraz tempo uzupełnienia strat, rozwój, przychody, tak, jak najbardziej. Dobra, czy ja mogę kogoś zwerbować? Tutaj jest werbunek ze zbiornika inkubacyjnego. Tu mamy sporo jednostek, kurde, tych regimentów sławnych, albo sławnych regimentów, no i tutaj się niestety nie zrobimy. Dobra, zatem Ashrak. Dobra, powinniśmy dać radę, miejmy nadzieję. Momento. Jeszcze ustawię to? Nie, ale dobra. No mogę sobie skavenki użyć, skavenków, ale nie potrzeba. Dobra, pierwsza bitwa, kochani, przed nami. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Właśnie, żebym, kurczę, nie zapomniał opcji dyplomacji, bo wydaje mi się, że z Nagarondem jesteśmy sojusznikami na wejściu. Coś tak kojarzę. Także mam nadzieję, że jakieś niesamowite no i sojusze, i umowy handlowe będą. Dobra, zobaczmy Trota zatem, jak on wygląda. No. Jest trzecia ręka. Dobra. Tu mamy tego, kurde, szczurka. Nie wiem, czy ty jesteś pomiot, czy jak ty się nazywasz? Przeraźliwy pomiot. Niestety walczymy w nocy, więc to może być, kurczę, mało widoczne, ale mamy nasze szczurowilki. Ty, faktycznie masakra. Ty, dobre to. Bo oni chyba nie mieli takiej tej żadnych kawalerii, nie? Pseudo. Tak mi się wydaje. No, zwykłe szczurogry mamy, więc to nie problem. I już. Dobra, to ustawmy się.
w jakiejś takiej formacji sensownej. Ready, ready now. Może tu? Jaką mamy umiejętność? Stada bestii. Właśnie miałem jeszcze zobaczyć umiejętności. Ale to zobaczymy później. Dobra. Te szczurowilki, one są niestabilne niestety, ale można by się schować tu po prostu i tyle, nie? Dobra, atakować. Go, go, go. Pomiocisko jak popierdziela w ogóle, nie? Atakuj, atakuj. Dostajemy naprawdę? O, to są te nasze szczurowilki zwykłe, nieprzyzwane. Nie wiem, czy tutaj widać, kurde, tej jakości, ale tu jest faktycznie, jest... że są przyzwane, jest ten ikonka. No i chyba okej. Okay. Jak tam wygląda sytuacja? Ura! Na nich! Na elfiaki! No dobra, wycięta w pień, bo to przyzwani byli. Tutaj niestety trochę kurde szczurowilki, słabo. Ale nie będziemy się tutaj bić z nimi, bo i tak biliśmy się o osadę, więc spoko. 44, no spoko. 16, 20, no wiadomo, szturmo szczury. No to nie w kij dmuchał. No ten 44 pomiot, to jest kurde ciekawa sprawa. No jak mówię, już na wejściu widać, że ta kampania, jak w każdym razie dla mnie, jest dużo ciekawsza niż leśnymi elfami z tego DLC. 9 żywności. 419 punktów. Oczywiście grabież okupacja raczej nie na wyższym poziomie. Bo nie mamy. Szczęśliwy kamień dla trota nieczystego. Spoko, wysiedlenie. Elfideł. Ale zobaczcie, jak się uzupełniliśmy wszystko, wszyscy. Dobra, no właśnie, mój miły, jaki ty masz ten? Broń na ogonie. Przemutowanie, no właśnie te są najważniejsze rzeczy, te dwie pierwsze. Przywraca do 1152 punktów życia. Spoko. A, jednostka jest, jeśli jest potworem klanu Molder. Spoko. Poskramiacz potworów, esencja wzrostu pozyskiwana z przetworzonych jednostek plus 10 frakcyjnie. Obrażenia broni przypijające pancerz plus 50. O kurde. Premia przeciwko dużym przeciwnikom plus 10. Kolekcjoner zasobów. To jest kolejne. Esencja wzrostu. Tempo uzupełnienia strat. Armia Lorda. Spoko. Przychody z łupów zdobywanych po bitwie plus 10%. Dyscyplina. Atrybut. Idealny wigor. Spoko. Mistrz mutantów. Odporność na ostrzał dla jednostek szczurowilków. Szczurogród mutowanych. Siła broni dla nich. I obrona w zwarciu plus 8. Masakra. Magiczna ochrona, 10% punkty zdrowia, plus 5, czas odnowienia dla stada bestii i stad bestii jeszcze jeden. Spoko, wycwaniony, przejrzliwy pomiot, to jest wierzchowiec, bicz władzy, zasięg ruchu na mapie kampanii, dyscyplina i premia do szarży dla nich, tych różnych i to jest zabójca wytworów na poziomie trzecim, plus 10, dużym przeciwnikom plus 12, obrona w zwarciu, odporność na psychologię. Dobra, git. No to wiadomo, nie? No weźmy sobie na razie to, jak najbardziej się przyda. Tutaj mamy jeszcze elfiaków. Utrzymaj kontrolę bezpośrednio. Pozyskać nieco esencji wzrostu, mój panie.
Jest ona destylowana z płynów ustrojowych pochodzących z ciał pokonanych wrogów i przelewana bezpośrednio do zbiornika inkubacyjnego, w którym hodowane są nowe wynaturzenia. Dodatkowo z biegiem czasu esencja wzrostu namnaża się samoczynnie. Spoko. Dobra, no jak mówię, są dwie rzeczy, nie? Tutaj możemy tworzyć sobie jednostki, a tutaj sobie po prostu ulepszamy jednostki i tyle. Dobra. Dzikie plany, lokalne możliwości werbunkowe, spoko. Utrzymanie szczurzych niewolników. No właśnie, pytanie, czy jest coś związanego z... Są triady Eshin, podmiasta, zasięg... Tu są. Samice rozpłodowe, doświadczenie jednostki dla szczurowilków przeraźliwych pomiotów. Pomiotu piekielnej otchłani do tworzonej, ale to nie. Premia przeciwko piechocie plus 5 dla jednostek szczurowilków przeraźliwych pomiotów. Spoko. Mistrzów stada. Wydaje mi się, że tutaj był jakiś taki ten, nie? Co innego. No, dopiero tu się zaczynamy. Tu są szczurmoszczury. Szczurmoszczury. Plany w planach. Wytworzona żywność, no to też trzeba będzie zrobić. No kurde, powiem szczerze, naprawdę, Skaveny ultra. Dobra, ty mój miły. Broń na ogonie. Broń na ogonie, bo kurde bijesz. Na razie nie będziesz sam robił niczego innego. Dobra, możemy zaatakować jeszcze tych. Ale myślę, że możemy. Ono ma 7 jednostek, mamy 11. Zrobiłem to. No, aha, nie zrobiłem tego. Dobra, uszkodzony budynek niestety. No właśnie, tylko na trzecim poziomie to w sumie może być dobry pomysł. I git. Dobra. Zatem... A, nie mogę wyjść sam. No dobra. Zasadzka. A, miałem kurde ten zrobić. Akcję z... Tutaj. Napilnuj, by zbudowano. Placówki gotowe, mistrzu mutatorze. Twoje najtęższe i najambitniejsze umysły zaczęły wymyślać tysiące nowych sposobów likwidacji wrogów. Dobra, to było. Opracuj technologię, zniszcz frakcję grunt, to robię. No właśnie tutaj. Mam klan Septic, który niestety ma spadek. Ale pakt o nieagresji, myślę, że spoko. Dostęp wojskowy. Może tego wojskowego nie, ale zażądajmy daniny. Troszeczkę, bo potrzebujemy. Umiarkowany. 500 zeta, spoko. Na Garont, jak widzicie, mamy pakt o nieagresji, właśnie tak jak coś kojarzyłem. Czy to spadamy? Trochę spadamy. Tu jest poprawa. Mamy Mungów, z którymi umowę handlową możemy właśnie zawrzeć, więc będzie poprawa elegancka. I już w sumie z takich rzeczy. Dobra. Atakujemy. Mamy nawet zasadzkę, kurde, elegancko. No, powiem szczerze, że najbardziej z Skavenami mi się kurczę. Znaczy, z Skavenami i leśnymi elfami. Znaczy, nie leśnymi, tylko wysokimi. Najlepiej mi się grało. Także zasadzka jest. Mamy szczurowilki. Są trzy chyba mutageny po prostu rzucone, nie? One mają jeszcze różdżkę z pasz błyskawic. Wokół jednostki. Spoko. Także możemy wbić się w tych. Niesamowitych. I po prostu różdżkę z pasz błyskawic. Tylko czy my tu podejdziemy? Wydaje mi się, że podejdziemy tutaj, nie? Po prostu tu i będziemy ostrzeliwać. Dobra, z tyłu są łucznicy, więc... Nie mogę tam? Bo tutaj nagle nie mam tego. Ciekawostka, no dobra. Turmoszczury. I są jeszcze ci. No dobra. Wydaje mi się, że spoko. No, ci. Ty chcesz zostawić po prostu tutaj, żeby osłaniali w razie czego. Dobra. Yes, yes, yes.
Dobra, trotek, dawaj. Dobra, wyłazić. Stamtąd. Go, go, go! Dobra, tu jest elegancko. Od Manticora, nie? W sumie tylko. Tak. Dobra, zostawcie ją. Ale szybkie są mega, zobaczcie. Elegancko. Manticore wraca? Nie. Manticore jest tu. Mamy jeszcze kogoś? Tamten został w ogóle, nie? Dobra. No, Manticore wraca. Dobra, ci już nie wrócą. Chyba umiejętności jakichś specjalnych nie mamy już. Nie. A szkoda. To jest zwykła armia, więc bijemy ich do końca tu. W sensie taka, że może uciec jeszcze, więc... Mimo tego, że zasadzka jest, nie? A, wydaje mi się, że ci nie przeżyją. Dobra, rozkaz wydany, mam nadzieję, że damy radę. No, powiem szczerze, że te szczurowilki, zobaczcie, masakra. Plus to spaczenie, mega. Mega, wydaje mi się, że to tyle, ten lord zabity, spoko. Zdecydowane zwycięstwo, bardzo się cieszę. 127 strat. W sumie tylko. No, no z taką armią początkową. No, Manticore 21, tam miała 22. Caladriel. No właśnie, nie wiem, czy żywność plus 2, znaczy na żywność w sumie mamy. Może skarbiec troszeczkę podreperować, mamy 10 tysięcy. Czy się uzupełniamy? Wiecie co, uzupełnimy się chyba. Uzupełnimy się, ci są dziabnięci, dobra. Nasza frakcja będzie szybko. Ci będą najszybciej, wrogowie niech będą szybko. I frakcje neutralne najszybciej, dziękuję. Dobra, także jest grunt tu, ale... ale właśnie pytanie, kurde. Czy my damy radę? Nie wiem. Mamy różnych tam mutagenów i innych. To być za stworów. No tu albo, albo. Brak skażenia, no wiadomo. W regionie wroga. Koszt werbunku minus 3. To powodzenie zasadzki jest spoko, ale... Aurę dyscypliny trzeba. Oportunista. Można by wziąć przeszukiwanie w sumie. No. Z upołupu zdobywanych po bitwie jak najbardziej. No. Dobra. Pytanie, czy coś tu, cyk, ktoś ma jakieś nastawienie do mnie pozytywne, klan Septic Nagarondy, wiemy, to jest spadek, ale tak czy inaczej mamy ten, mungowie, nie, wiecie co, zaatakujemy chyba ich, że to nie, ma, nie było znaczenia z tym, że nie mungowie, ciach, o kurde, no wiadomo, że mury, nie,
mają trzech kuszników, ale reszta to jest, kurde, do dziobnięcia, wiecie co? Ja sobie zużyję z dwa. I to powinno być, kurde, dobrze. Miejmy nadzieję. No bo to jest, kurde, garnizon, nie? Lecimy. Mamy szczurogry, wespniemy się. Gdzieś. Jest brama, wydaje mi się, że po tej stronie będzie lepiej. Mamy parę starczami z Cavenów, żeby przyjęły na siebie pociski. Właśnie tych na razie damy tu. Tu są troty nieczyste i nie tylko. Plus szturmoszczury. Dobra. Wy nie możecie wejść, nie. Wy właśnie tu. Wy właśnie tam. Trot właśnie tu. Ty właśnie tu. A tu będziemy mieć zagrożenie z głębi. O kurde. O kurde, blaszka. O kurde, kurde. Mam nadzieję, że nie ucieknie, bo zginie. Au. Au, 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 au. Jest, jest. Naprawdę... Co tu się dzieje w ogóle? Może to faktycznie była jakaś, kurde, samobójcza misja? Chodźcie, chodźcie, chodźcie tu. Jest, jest, yeah! A tu są szczurogry, ale one nie wejdą na górę, niestety. Ready, ready! Włócznicy grozy, no ale... Naprawdę przyszliście tędy? Jest, jest. Mógłbym szczurogry przyzwać, ale nie mam, kurde, wszyscy są na tym. Jeszcze tutaj mi jednostki są, o masakra. O kurde. No chyba, że trzeba będzie się, kurde, cofnąć, ale... Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Wycięta w pień, jednostka. Gdzie wy jesteście w ogóle? A są tam, biją tą bramę. Dobra, brama otwarta. Git. Okej.
growing juices. We'll dominate all things. Są te zmutowane? Nie. Zwykłe szczurogry. Może się kurde okazać, że faktycznie przegramy to wszystko. Bo oni nie wejdą na górę niestety. No. Trzeba cię wczytać, kochani. No to była ta zasadzka z tym, ale tym razem to sobie po prostu zdziabnąłem ich. Bo i tak będziemy raczej się tu uzupełniać. W tym miejscu. Tego szablownika miałem wziąć. Skrabienia ostatnia, inspirującą obecność. I to tyle. I tutaj jest przeszukaj, dobra. Zatem, łamy się. Łamy się tu. Naprawdę. No niestety, wczytują się te wszystkie rzeczy. Dobra, w takim układzie... O kurde, mamy szczurowilki z trucizną, które w sumie, jak przypominamy, trucizna zmniejszała prędkość ataku wrogich jednostek, ale na razie chyba tych nie będę chciał. Specjalnie z tego względu, że... no potrzebuję jednostki, kurde, wiecie. W sumie... Klan braci, włóczników klan braci jak najbardziej. No, szczurzy niewolnicy może z procami jednych. Właściwie dwie jednostki i... Łuczników klan braci ze dwie jednostki i klan bracia jak najbardziej. Mógłbym ewentualnie tych wywalić. Szczurzych niewolników. Można by ich przerobić. Wybierz jednostki na panelu wzmocnienia. Nie, bo to jest, że mogę po prostu jednostkę tutaj, wiecie, ulepszyć. Ale chcę ją wywalić. Niestety ich nie mogę przerobić na biomasę, bo chyba... O właśnie. To nie są specjalne jednostki. Go wywaliłem tych. Procarzy. No, niektóre jednostki można przerobić na biomasę, a niektórych nie. Właściwie to chyba na biomasę można zrobić tylko tych zmutowanych, tak mi się wydaje. Natomiast na razie nie będę mutagenu tutaj robił. Natomiast mamy odzysk mutagenu za 5000. Ile mamy pieniędzy w ogóle? 8. Koktajl energetyzujący. Czas trwania na 5 tur. Tempo uzupełniania strat plus 200 dla lordów. O masakra. Zasięg kaury dyscypliny. Liczba umiejętności stat bestii plus 2. Spoko. Natomiast to jest za 20 żarcia. Dostajemy 100 mutagenów, ale wydaje mi się, że to nie jest... no nie? Nie, to bez sensu. To nie chcę. Chłodnia laboratoryjna, przesiew genetyczny. Jednej partii okazów ze zbiornika inkubacyjnego, 4 partii, 8 partii. Maksymalna ochrona, utrzymanie, zapewnia dodatkową, maksymalny zapas, żywność, żywność przetworzonych jednostek. O, tu jest esencja wzrostu pozyskania z bitew, to jest bardzo ważne. Zerbowane jednostki szczurzych niewolników otrzymują od 1 do 5 losowych wzmocnień. Przetworzone jednostki szczurzych niewolników nie będą zapewniać esencji wzrostu. No właśnie, musiałbym to zrobić sobie samodzielnie pewnie i dopiero ich, że tak powiem... przerobić na biomasę. Wzmocnienie potworów. Straż przednia. Tu jest atak zwarciu, siła broni, to by było dobre. Lobotomia, masakra. Chociaż kurde, powiem szczerze. W sumie nie, siła broni, atak zwarciu, to by było dobre. Wiecie co, zastosujmy to. Dobra, mamy 20% szans. Tak, to jest ilość tych chyba. Ilość wzmocnień. Bo mamy atak w zwarciu plus 10, siła broni plus 10 to jest 1. Umiejętność różdżka z pasu błyskawic to jest 2. I tyle. To czemu są 3? Bo to jest to na pewno. Bo ty masz jakie? Masz 2 zaznaczone, więc czemu są 3 pokazane? Bo tutaj mamy 1. Nie mam pojęcia. Ale mamy szczurogrów wzmocnionych troszeczkę i tych można na biomasę. Nie mogę. Trudno.
Kochani, zatem na tym kończymy. 49 tur zostało. No na pewno tutaj jak przejmiemy ten grunt, bo myślę, że już teraz po tej turze czy po dwóch, no myślę, że dwie tury poczekamy i wtedy zaatakujemy, będziemy mieć dużo większe szanse. Plus się uzupełnimy oczywiście. Tak, tu uzupełniamy się. Szybciej, szybciej i git. Mamy obozowisku Mungów, którzy są w miarę do nas nastawieni. Tutaj pewnie klan inny jest. Nie wiem, no zobaczymy. Jak trzeba będzie z Nagarondem, słuchajcie, no bo wtedy byliśmy przeciwko Nagarondowi, nie? Więc teraz jak jesteśmy z Nagarondem, to powinno być spoko. No tylko właśnie nie wiem jak będzie, jak będę musiał przejąć albo zniszczyć, nie? No tu jest ten wybuch. Tu, tu, tu i tam. Nie? Więc faktycznie tu przejmiemy i polecimy w tym kierunku. No, tu nie ma się co zastanawiać specjalnie. Okej, okay. No na pewno lorda jakiegoś, szarego proroka, no właśnie, to jest ta nazwa, którą potrzebowałem wcześniej. Zaklęcia zniszczenia. Dyscyplina plus 4, spoko. Ostre pazury. Mistrz, spacz, inżynier. 5 do 10, spoko. A, może być niegłupi. I wataszka. Obierzy świat. Szansa na zdobycie przedmiotu magicznego plus 15. To też nie głupi. Także kochani, dajcie proszę znać, jeżeli chcecie oczywiście, nazwy swoich lordów, bohaterów. No jeżeli chcecie wybrać, to faktycznie napiszcie, wiecie, propozycja nazwy bohatera albo propozycja nazwy lorda i wtedy będziemy was tutaj mutować, że tak powiem. Kochani, dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Oczywiście oceńcie proszę odcinek, jeżeli możecie, przy wyjściu. Łapkę w górę. Jak mówię, to jest tylko przy pierwszym odcinku danej serii, tak mówię, a potem to już nie proszę was o łapki. Natomiast, no, wypadałoby czasami poprosić. Także dzięki, kochani, jeszcze raz. Trzymajcie się. Pa, pa.